Pierwszy mecz o punkty w Wieluniu w 2015 roku rozegrali piłkarze WKS-u. W drugiej kolejce rundy wiosennej trzeciej ligi podopieczni Marka Przybyła zremisowali z wiceliderem tabeli Ursusem Warszawa 1-1. Przez cały mecz przeważali gospodarze, ale przez ponad godzinę nie mogli pokonać bramkarza rywali. Ci z kolei na bramkę Konrada Przybylskiego strzelili tylko raz celnie i od razu zdobyli gola. Na szczęście w drugiej połowie straty zdołał odrobić dopiero co wprowadzony na boisko Marcin Kiwak i mimo że gospodarze mieli jeszcze kilka okazji, spotkanie zakończyło się podziałem punktów. Gratuluję panie trenerze, przede wszystkim gry, właśnie czy punktu też, w końcu to był wicelider tabeli. Chcieliśmy na pewno wygrać, bo tutaj też było to widać, przegrywaliśmy 1-0 no i faktycznie przed meczem może byśmy ten remis brali w ciemno, ale z przebiegu gry no faktycznie szkoda tych niewykorzystanych sytuacji, jak chcieliśmy wygrać z wiceliderem, to takie sytuacje, które mieliśmy te 100%, nawet 200%, bo ta sytuacja Pawła Baraniaka, gdzie miał właściwie tylko bramkarza i bramkę. No, w żadnym czasie ktoś miał piłkę meczową, pod końcem nie było widać. Tam Dawid Przezak i Paweł Baraniak właśnie też mieli takie sytuacje, tam była dobijanka. No mówię, no szkoda, no, ale no wiadomo, z wiceliderem, tak jak mówię, no w ciemno byśmy dali remis, ale no 3 punkty szkoda. Trzeba powiedzieć o gościach, że w 100% skuteczni byli. Jeden strzał przybył bodajże światło, jeszcze chyba bodajże uderzenie życia wyszło Patrykowi Kamińskiemu. Znaczy na pewno pierwszą połowę troszeczkę widać, że chłopcy za bardzo chcieli, bo to widać, że to nasze poczynania były takie, że chyba za bardzo nerwowo zaczęliśmy tą pierwszą połowę i dlatego tak to wyglądało. W drugiej połowie zagraliśmy zdecydowanie lepiej i stwarzaliśmy sobie sytuację. No szkoda, że tylko jedno wykorzystaliśmy. 4 punkty na początek. Najpierw 4. drużyna w tabeli przeciwnikiem, dzisiaj wicelider. To jest to, co pana zadowala, jeśli pan brał to przed rozpoczęciem rundy wiosennej? Na pewno tak, bo wiedzieliśmy, że początek mamy bardzo trudny, teraz idziemy jeszcze do Łodzi, później mamy Omega Kleszów, także później Legię, także no, ten kalendarz nie jest dla nas dobry, ale no, faktycznie będziemy starać się w każdym meczu walczyć o punkty i tak chcemy utrzymać trzecią ligę Wieluniu. Właśnie, 4 mecze wjazdowe z rzędu, prawda teraz? Z ile pan punktów będzie pan zadowolony z tej serii wjazdowej? To na pewno 9, bo są 3 mecze wyjazdowe, bo Targówek się wycofał, także mielibyśmy 4, są 3 mecze. No wiadomo, że będziemy walczyć o pełną pulę, na pewno będzie bardzo ciężko, bo rywale są bardzo dobrzy, także tutaj będzie problem, ale myślę, że drużyna dzisiaj pokazała charakter i w broni i tutaj z Ursusem pokazaliśmy, że potrafimy grać piłkę i będziemy chcieli wygrywać. Jeśli chodzi o nowych zawodników, czy jest pan zadowolony z postawy tych piłkarzy, którzy przyszli do wzmocnienia kadry w przerwie zimowej? Na pewno tak, bo wiadomo, że Damian Dwornik jest podstawowym zawodnikiem, gra w podstawowej 11. Troszeczkę, no i Paweł Barania, który dzisiaj też pokazał naprawdę kawał dobrego futbolu. Marcin Kiwak dzisiaj też odwdzięczył się bramką, także nie można narzekać. Troszeczkę perturbacji było właśnie z Damianem Gilarskim, z Marcinem Kiwakiem. Troszeczkę mieliśmy problemów, jeśli chodzi o rejestrację, także mam nadzieję, że wszystko już za nami. Te 2 tygodnie, które tak mniej trenowali, dlatego nie grają w pierwszym składzie i tu jest troszeczkę był taki problem z zarejestrowaniem tych zawodników, ale myślę, że te wzmocnienia są dobre i pokazujemy to na boisku. Marcin Kiwak, jeden z tych zawodników, który wzmocnił drużynę WKS-u w przerwie zimowej. Powiedz Marcin, gdzie wcześniej grałeś, jakie twoje największe sukcesy, jeśli chodzi o piłkę nożną? No, 6 lat spędziłem w łódzkiej szkółce na SMS-ie, w Szkole Mistrzostwa Sportowego. No i po tych 6 latach ciężkiej, można powiedzieć, pracy ruszyłem do piłki seniorskiej, do Gorzowa Wielkopolskiego, a dokładnie Piast Karmin Gorzów Wielkopolski. To jest trzecia liga w lidze dolnośląsko-lubulskiej. No i tam spędziłem pół roku i teraz mam nadzieję przyszedłem pomóc chłopakom w walce utrzymanie do Wielunia. W jaki sposób akurat do Wielunia? Ktoś Ciebie wypatrzył, czy masz menedżera, który szuka Ci klubu? To jest taki pan, Marek Woziński, który jest, można powiedzieć, jakiś tam scoutem w Szkole Mistrzostwa Sportowego. No i on tam tutaj jakieś namiary dał do WKS-u Wieluń, WKS Wieluń się odezwał. No i myślę, że jestem z tego zadowolony, bo chcę spędzić, no nie wiem, większość czasu w Łodzi, a to jest, no nie jest daleko, nie jest blisko, ale mieszkam w Łodzi też, to mnie cieszy jakoś. No. Bramka na przywitanie ze swoimi kibicami, to chyba trudno o lepszy początek. No inaczej sobie i lepiej nie mogłem tego wyobrazić. Wszedłem drugi kontakt z piłką, czy tam pierwszy taki poważniejszy kontakt z piłką. Bramka oczywiście przy własnej publiczności cieszy. No i do tego to jest pierwsza bramka moja w piłce seniorskiej, także to jest bardzo dla mnie ważne i
cieszy mnie to bardzo. A dzisiaj było więcej zdobyć z wiceliderem? Na myśli czy komplet punktów, czy? Można, było brakło trochę szczęścia. Tam mieliśmy kilka sytuacji jeszcze i w pierwszej połowie, i w drugiej połowie, jeszcze w końcówce. Ale mam nadzieję, że jesteśmy z siebie zadowoleni, bo to jest jednak wicelider. W broni Radom też to jest zespół trzeciego miejsca, także no, możemy być z siebie zadowoleni. W dzisiejszym występie myślisz, że jesteś bliższy podstawowego składu? Wyjściowego, że tak powiem. No na pewno jest rywalizacja, to cieszy i na pewno będę rywalizował z każdym tutaj o skład i tyle. No, decyzja należy do trenera i to trener będzie podejmował decyzję. Ja oddaję serce, walczę to, co do mnie powinno należeć.